Naszą piękną miejscówę. My już jesteśmy w drodze do Chiang Mai. Przed nami jakieś 6 godzin jazdy. Natomiast warunki są bardzo komfortowe. Jesteśmy w takim dużym klimatyzowanym autobusie i wszystko jest super i trochę przysypiamy. Tak, więc chyba zaraz dziwnie. Znowu będziesz udawał, że śpisz. Przestań. Dobra, już godzina 14 prawie i jesteśmy już w Chiang Mai. Teraz jeszcze tylko dojedziemy do Starego Miasta, znajdziemy jakieś mieszkanko. I zaczniemy zwiedzanko. O tak. Idziemy. Teraz tylko znaleźć nocleg. Uwaga, uwaga. Zgadnijcie, gdzie jesteśmy. Gdzie? Właśnie znajdujemy się w stadionie tajskiego boksu w Chiang Mai. I Tomcio, co dzisiaj będziemy robić wieczorem? Dzisiaj od 7 tu będziemy siedzieć i oglądać, jak się będą prać. Tak, kurczę, ale patrzcie się, jaki to jest klimat takich starych klubów. Taka speluna, tak, nie? Tak, fight clubu, nie? No. Dobra, bo weszliśmy właśnie, żeby sobie obczaić, które bilety kupić. No ale kupimy te takie bliższe. Jak już mamy być na tajskim boksie w Tajlandii, to kurczę blisko, nie? To niech to będzie właśnie. Ło, ale czas. Jaj, tacy jesteśmy podjarani. Kurczę, tak dzisiaj już byliśmy jacyś tacy zmęczeni trochę tą jazdą. Tacy markotni. A tutaj prawda, tak. Kolejna przygoda. Super jest to, że babeczka przyszła i najpierw nam pokazała ten stadion, jak on wygląda. No i widzieliście to w takim starym stylu, jak były te takie filmy, czy o bokserach. Rocky, jak Rocky zaczyna. Takich zaczynał Rocky. Gołota. I jeszcze nam zarezerwowała miejsca przy samych barierkach. No. Więc ło. Pod krew i łzy będą na naszych twarzach. Masakra, no. Trochę się stresuje. No to do wieczorka. Jeszcze przed walkami przechadzamy się właśnie po mieście Chiang Mai i idziemy za muzyką. Zobaczymy, co się dzieje. Właśnie znajdujemy się przy placu, gdzie są szalone tańce. A tam mają jakąś debatę polityczną chyba. Cały czas powtarzają ka. Gdzie troszkę śmiali. Bo to trochę brzmi jak, wiecie, rozmowa z minionków. Banana, banana, banana. Teraz robię właśnie taki rytuał inicjujący walkę.
przykleją się do każdego narożnika. Tak, każdy narożnik ringu i też tak oddają hołd swojemu trenerowi i ogólnie się modlą. Zróbcie coś za naszych widzów szalonego. Ej, normalnie jest taka masakra. Nie spodziewaliśmy się, że będzie aż tak fajnie. No, nie dość, że jesteśmy w jakimś takim, wiecie, klimatycznym totalnie... stadionie, no. Tak, klimatycznym. Taka speluna. Taka speluna, jesteśmy od razu przy... przy ringu. Od razu przy ringu, no i wszystko widać, no jest super, naprawdę. Tak walczą, kurczę, sercem. To jest najlepsze, że właśnie walczą, ale też mają taki szacunek do przeciwnika, ogólnie do sportu, nie? Do trenera. No, to jest czas właśnie. Super, no tak widać, że to ma bardzo silne ukierunkowanie takiej tradycji tutaj tajskiej. Całe te obrzędy przed rozpoczęciem walki, błogosławieństwo trenera. No, super to wygląda. Jak wracamy, jak wrócimy do Polski, to na pewno wznawiam moje trenowanie Muay Thai'a. Na 100%. Jak mi się nie uda, to możecie powiedzieć, że jestem parubo. No i dobra. Fajni są. Pierwsza walka wieczoru. Gościu z Anglii walczy z gościem z Tajlandii. Fajni są. Wiem, że to powtarzam. International fighters, and it's time to take a
Nasz Anglik zaatakował go po gongu, ale pewnie jakąś karę dostanie. Ale łokcia to nie widziałem jeszcze ani raz. Łokcia, nie? Jak na razie 1-0 dla Europy. Ej, teraz gość ze Szwecji walczy z gościem z Tajlandii. Tak patrząc na nich, wydaje mi się, że ten z Tajlandii nie ma szans. No. Nie? No. Nie ma taki jakiś chłopek wyszedł, a ten ze Szwecji był taki bez. Wysior, taki wysior. Rób mi fotę, rób fotę, rób fotę. No i skończyło się. Powiemy wam, że to było, kurczę, jedno z najlepszych takich sportowych doświadczeń, jakie mieliśmy. No tak. Na różni z NBA-em, albo nawet nie wiem, czy nie przebija NBA-a. No, bo jednak wszystko tak widzieliśmy, tak, kurczę.